Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmiku, czy to naprawdę działa. I dziś, tak jak Wam już wspominałam we wczorajszym filmiku, będą te szablony do odrysowywania brwi, do kształtowania brwi, do nadawania im kształtu. Zobaczymy, czy one rzeczywiście działają. Ja mam ich, słuchajcie, aż 24. Z czego jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnych kształtów. A łącznie tych właśnie szablonów macie aż 24. Koszt tych szablonów to 3,34, więc uważam, że chyba całkiem niezła cena. Oczywiście dajcie znać, jak gdzieś znajdziecie taniej, bo tak jak mówię, pewnie te szabloniki możecie znaleźć czy na Allegro, czy na eBayu, gdziekolwiek indziej. I teraz będziemy wybierać kształty. Ja Wam oczywiście pokażę kształty po kolei, jakie są. I zaraz zobaczymy, jakie do moich brwi najbardziej pasują. Tutaj mamy jakieś takie zaokrąglone. Ale to chyba nie jest mój kształt, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Czekajcie, wezmę swoją używkę. Przyłożę. No nie, ta jest za duża. Cały szablon to jest taki jakby... taka jakby folijka, sztywna folijka i na niej jest narysowane są takie jakby skale, linie przerywane, jest ABC i jest pokazane właśnie, gdzie konkretnie musi być, gdzie znajduje się łuk, czyli mamy po prostu tą linię tak jakby pokazaną i gdzie się kończy brew, więc tak jakby jak przykładamy, o, to w ten sposób musimy przyłożyć tą naszą właśnie ten nasz szablonik, chociaż powiem Wam, że nawet ten akurat szablonik całkiem nieźle tutaj się mi nawet wpasowuje, ale troszeczkę jest za gruby. Zobaczymy inne. Ja już znalazłam swój kształt. Sądzę, że najbardziej odzwierciedla właśnie mój kształt brwi. I powiem Wam tak szczerze od razu na samym początku, że ja brwi nie maluję, bo pewnie ci, którzy mnie oglądają od początku kanału, to wiedzą, że mam bardzo ciemne brwi, bardzo ciemną oprawę oczu i moje brwi są prawie aż czarne. Ja teraz je od jakiegoś chyba roku czy półtora tak jakby farbuję, rozjaśniam na jasno, żeby one były bardziej taki jasny brąz, żeby mi bardziej pasowały do włosów. I całkiem mi się to bardziej podoba, że te brwi są jaśniejsze, bo jakoś tak młodziej się wygląda w tych brwiach, tak to nie jestem taka groźna, jak miałam takie czarne, czarne brwi. I tak, jeżeli chodzi właśnie o malowanie na co dzień, to ja używam, słuchajcie, zwykłego takiego żelu brązującego, czy z Bobbi Brown, nie, czy z Benefitu, a teraz ostatnio używam z Maybelline. No, Wam pokażę. Ten i też całkiem sobie daje radę. Nie jest to oczywiście Benefit, bo tego chyba nic nie da zastąpić. Ale ten też całkiem fajnie działa. Chciałam coś przetestować i rzeczywiście fajnie się sprawdza. Bo ja mam takie, powiem Wam, takie te brwi, takie niesforne. One, ich jest dużo, one są gęste. I jakby, no, tak jak mówię, są niesforne, czyli ja muszę coś używać z żelem, który po prostu tak jakby je przyklei do tej mojej twarzy i żeby one ładnie, równiutko się zachowywały. I nie maluję ich żadnymi cieniami, ale dzisiaj wyjątkowo sobie sprawdzimy, bo po prostu tym żelem by było ciężko odrysowywać tym. I użyję zwykłego jakiegoś brązowego cienia. Zobaczymy, jak to się po prostu będzie zachowywać. Tą brew mam troszeczkę taką tutaj jakby z dziurką. Ona mi tak zawsze rośnie i ją tak sobie wyczesuję. Więc przed jakby nałożeniem tego naszego szablonu sobie wyczeszę brwi. O, żeby mieć pewność, że wszystko mi się tutaj ładnie trzyma. I przechodzimy do aplikacji. O, jakie żenie. Dobra, tu jest mój szablonik. Tu mam pędzelek. Oczywiście pewnie też zależy wszystko od dobrego pędzelka, tak mi się wydaje. I tak jak Wam powiedziałam, ja będę używała zwykłych brązowych cieni.
Z tego, co widziałam na stronce i z tego, co patrzyłam w internecie, na YouTubie i generalnie na wszystkie tutoriale, które są z tymi szablonami, to dziewczyny mówiły, że trzeba sobie odpowiednio jakby przyłożyć, o, żeby ten jakby środek był tutaj nam się trzymał. I tam na stronce były pokazywane jakby dwa podejścia, że troszeczkę na górze pomalujemy i troszeczkę na dole. Powiem Wam, że ciężko jest chyba sobie dobrać takie brwi, jakie mamy, bo każdy ma naprawdę różne. Jest tu dużo tych szablonów, ale jest ciężko. Mi tu też jest ciężko to jakoś tak ułożyć, żeby to wyglądało tak, jak miałoby wyglądać. No ale dobra, mniej więcej jest tak, jak powinno, czyli tu sobie muszę domalować i tu sobie muszę domalować. Więc zaczynamy. No dobra, słuchajcie, chyba mi się wydaje, że tak zamalowałam, tak jak mi mówił szablon. Zaraz zobaczymy efekt. Ta-da! Tutaj jaka w ogóle wymalowana, bre. Może troszeczkę, wiecie co, za mocno jest to pomalowane, ale zaraz zobaczymy. Trochę mi się tutaj cień osypał, słuchajcie, sobie wezmę z nosa. Tu mi się trochę odcisnął szablon, ale to nic. No ale powiem Wam szczerze, że wiecie, ja nie lubię takich brwi, takich idealnie odrysowanych jakby od Niki. Ja lubię, jak one są takie, wiecie, troszeczkę niesforne. I dlatego lubię właśnie wszelkiego rodzaju żele jakieś brązujące, czy pociemniające, czy rozjaśniające, żeby te brwi były takie po prostu w naszym kształcie. Ale oczywiście fajna to jest rzecz dla osób, które na przykład nie mają brwi i sobie chcą tam, prawda, troszeczkę jakby nadać im kształtu. No one są troszeczkę grubsze niż moje, jak widzicie, tu jest ta niepomalowana. No nie wiem, to mi się nie podoba, to szczerze Wam powiem, że mi się nie podoba, no ale taki jest po prostu kształt tych szablonów. One wszystkie mają tutaj takie jakby zakończenie. No nie wiem, dajcie mi znać, co o tym myślicie. No nie wiem, no wiecie, jeżeli chodzi o samo odrysowanie tak jakby od szablonu i nałożenie, prawda, cienia i tego wszystkiego, no to źle jakby nie wygląda, tak? No teraz jest taki szok, no bo jedną brew mam, prawda, zrobioną tym szablonem, a drugą nie, więc może jakbym zrobiła tą drugą, ale no nie, no to mi się ewidentnie tutaj nie podoba. Jak już, to jest fajne, żeby na przykład nie kończyć takim okrągłym, prawda, akcentem, chociaż wiem, że są osoby, które lubią taki akcent okrągły, ale tutaj bardzo ładnie to wszystko się prezentuje, troszeczkę są grubsze niż moje, może nawet lepiej, że są grubsze. I powiem Wam, że też fajne może to być dla osób, które sobie same nakładają henne do brwi. Wtedy sobie to na przykład nie brudzą skóry i mają ładny kształt, a henna i tak się, prawda, tutaj zmyje nam ze skóry, więc też bardzo fajna rzecz do nauki, tak jakby nakładania henny. No nie wiem, ja teraz sobie pomaluję moim tym brązującym żelikiem i Wam pokażę, jak one wyglądają, tak jak są naturalne, tylko z tym samym żelem. Tak się prezentują, jak mam nałożone, że tak jak widzicie, one są tutaj niesforne i mi się to podoba. Ja nie lubię takich właśnie, takich zaokrąglonych, no ale nie wiem, no jakoś tak, wiecie, źle, no nie jest, tak? No, dla mnie nie jest to rewelacja i nie będę tego na pewno stosować. Nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie koniecznie. Okej, podsumowując, czy ten produkt działa? No ja nie mogę powiedzieć, że on nie działa, bo on rzeczywiście się odrysował, aplikacja nie jest jakaś tam trudna, są fajne kształty, jest ich dużo, cena też jest fajna, przystępna. Ale no, ja nie lubię tego tutaj zakończenia, prawda, takiego okrągłego, więc jak dla mnie to jest gadżet bezużyteczny. Może tak jak mówię, może komuś sprezentuję, kto właśnie
by chciał sobie zrobić, nie wiem, henne, czy po prostu lubi takie brwi. Dajcie koniecznie znać, co wy na to, co o tym sądzicie. No dobra, jeżeli lubicie filmiki z serii, czy to naprawdę działa, to dajcie kciuka w górę, będę Wam wynajdywać więcej dziwnych gadżetów. Wiem, że ten bardzo chcieliście zobaczyć, bo nawet jedna z Was pisała do mnie prywatnie na Facebooku. Mam nadzieję, że jej się filmik spodobał. Okej, ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia, buziaczki,